W dniach 10-11 kwietnia 2024 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Migracja jako problem polityczny, społeczny i ekonomiczny. Podczas konferencji omawiano tematy związane z kształtowaniem się edukacji Białorusinów na szczeblu szkolnictwa wyższego w Europie, a w szczególności w Polsce. Teraz reżim Łukaszenki robi wszystko, różne przeszkody, żeby nie pozwolić młodym Białorusinom wyjeżdżać na zachód, żeby otrzymać dobrą edukację. Jednocześnie pytanie edukacji. Swietlana Tichanowska osobiście i rząd na wygnaniu białoruski, która ona jest przewodniczącą, bardzo dobrze rozumie ważność tej edukacji europejskiej dla Białorusinów, które są na wygnaniu. I dlatego bardzo dużo sił przykładają do tego, żeby dostać uznanie w krajach europejskich, żeby porozumieć się w tej sprawie z różnymi fundacjami, z rządami europejskimi, żeby były możliwość otrzymać stypendium naukowe, studenckie stypendium, żeby było takie wsparcie właśnie dla tych młodych, utalentowanych Białorusinów, które zmuszeni były wyjechać z kraju. No i w tym właśnie bardzo ważne miejsce zajmują dwa kraje, Litwa, ale najpierw Polska, gdzie bardzo dużo tych studentów z Białorusi, młodych ludzi z Białorusi przyjechało. W tym kontekście ja chcę zgadać pierwsze wszystko dwie bardzo ważne programy finansowej podtrzymki dla naszych studentów z Białorusi. To pierwsze wszystko programa SOL. Chcę wspomnieć dwie najważniejsze może programy wsparcia właśnie wspólnoty akademickiej białoruskich studentów za granicą. To program SALT, to program unijny, europejski, który skierowany jest na sfinansowanie, na stypendium dla studentów z Białorusi, które studiują no, nie tylko w Polsce, ale raczej i w Polsce, i w Litwie, i w innych krajach europejskich. Ale drugi program bardzo ważny to program imienia Kalinowskiego, który jest finansowany przez Urząd Polski. Obecnie w Polsce studiuje ponad 10 tysięcy Białorusinów. Według statystyki, to co zrobił GUS, tak, i na czym możemy, co my możemy analizować, tak, w ubiegłym roku szkolnym, bo za ten rok jeszcze nie ma, a w ubiegłym roku szkolnym akademickim na studiach w Polsce było ponad chyba 12,3 tysięcy Białorusinów. Tak, 12 300 gdzieś tak, taka kwota osób, które legitymują się obywatelstwem Republiki Białorusi. To właśnie. Z nich, co jest ciekawe, 9 tysięcy tam z czymś, to są ludzie, którzy uczą się właśnie na licencjacie pierwszego stopnia, tak, na studiach pierwszego stopnia i raczej w uczelniach publicznych. Nie państwowych, trochę mniej. Tak czy owak, dość duża kwota jest z kartą Polaka, które się uczą na pierwszym roczniku. W zeszłym roku było ponad 1700 studentów z Białorusi, które legitymują się kartą Polaka. Studia w Polsce, oprócz tego, że to są możliwość awansu dobrego, tak, socjalnego, na podstawie nowego wykształcenia i tak dalej, to czasem jest możliwość przyjechać do Polski, legalizować się tu i zacząć jakby nowe życie. Tak, w tym kraju wolnym, w stosunku, w porównaniu z tym, co on ma na Białorusi. O roli polskich ośrodków edukacyjnych w potencjalnym kształtowaniu suwerennej Białorusi opowiedział ambasador Paweł Łatuszka, który był jednym z prelegentów konferencji. Jednym z ważniejszych kierunków dla sił demokratycznych Białorusi, dla rządu przejściowego jest kształtowanie kadr dla nowej Białorusi. Mamy specjalny program, który został zainicjowany. Mamy już w tym programie ponad 700 osób, które wpisali się jak z Białorusi, tak i za granicą do tego programu. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich jest ważną instytucją, która może wspierać nas w przygotowaniu nowych
ludzi dla nowej Białorusi. Białorusi, która będzie demokratyczną, niezależną, europejską. Dlatego potrzebujemy tych pracowników, przyszłych urzędników, menedżerów, które będą się zajmowali na przykład wejściem do Unii Europejskiej, bo naszym celem jest w perspektywie, oczywiście dzisiaj to jest nierealne, ale w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej, kształceniem prawników, bo powinniśmy znać prawo europejskie, bo naszym najważniejszym partnerem będzie Europa, a w Europie oczywiście pierwszą bramą, strategicznym partnerem, i jestem tu absolutnie pewny, będzie Rzeczpospolita Polska. W kontekście migracji i nauki ważną grupą są również ukraińscy studenci. We współpracy ze szkołą, tak, zorganizowaliśmy kilka grup ukraińskich, tak, uchodźców z Ukrainy, jakie przyjechali tutaj do Kanina, tak, albo do Polski, do innych miast polskich, tak, i jakby mogą tutaj zacząć kontynuować studia, tak, albo rozpocząć studia, ponieważ mamy też studentów na licencjacie, jakie dopiero zaczęli swój szlak, tak, studiowania. Jednym z celów współpracy z szkołą jest przede wszystkim przygotowanie Ukraińców do realii prowadzenia biznesu w Polsce. Ponieważ nie każdy rozumie pewne szczegóły takiej kultury przedsiębiorczości w Polsce, jaka znacznie się różni, tak, od ukraińskiej kultury prowadzenia biznesu. Dlatego szczególny nacisk kładziemy przede wszystkim na kwestie biznesowe, zakładania biznesu, organizacji i zarządzania, tak, w biznesie, i widzimy, że to skutkuje pewnym rezultatem, ponieważ coraz więcej osób, tak, jakie tutaj są na studiach, już mają własne firmy. Mają już pewne znajomości, tak, pewne wyczucie tych szczegółów prowadzenia biznesu w Polsce. Podczas dwudniowej konferencji przedstawiono ponad 20 wystąpień, które oprócz edukacji dotyczyły zagadnień związanych między innymi ze współczesnymi wyzwaniami migracyjnymi z perspektywy międzynarodowej, migracjami jako szansami oraz kryzysie migracyjnym w perspektywie prawnej, organizacyjnej i humanitarnej. Ta konferencja, pełen tytuł to jest Migracja jako skutek polityki, ekonomii i spraw społecznych. I myślę, że w tym obszarze najważniejsza jest edukacja. Jak edukować dla przyszłości, jak edukować w tym momencie tej nadzwyczajnej sytuacji wielu, wielu ludzi. Według danych, które tu podali naukowcy z Białorusi, z Ukrainy, ze Słowacji, to są miliony ludzi, którzy do Polski przyjechali. Jak opowiadano, z niektórych badań wynika, że niektórzy ludzie wyjeżdżali w sposób gwałtowny, czyli nawet nie zabezpieczając się pod względem dokumentów majątkowym. Przyjeżdżali do Polski i zostawali w Nowym Świecie, często z dziećmi. Często byli to studenci, często pracownicy naukowi. I myślę, że warto by było zastanowić się, jak reagować na tego typu nadzwyczajne sytuacje. Myślę, że ważnymi elementami jest to, że widać wyraźnie, wszystkie strony są zainteresowane na zbudowanie w oparciu o bazę Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich pewnej platformy szkoleniowej i edukacyjnej dla studentów białoruskich i ukraińskich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, podnosił to również ambasador, potrzebny jest cały zestaw studiów podyplomowych, który wzmacniają ludzi, którzy potencjalnie mogą pracować i w Polsce, i na Zachodzie, i na Białorusi, czy na Ukrainie. Umiejętności, które na studiach na przykład na Białorusi prawo europejskie nie funkcjonują, a u nas tego typu elementy istnieją. Więc myślę, że to jest takie przekazywanie wiedzy, która może być potencjalnie potrzebna w każdym momencie każdemu z tych studentów. Kształcenie obcych krajów zaczyna być ważnym elementem na mapie edukacyjnej. Natomiast my tu jeszcze musimy patrzeć na to, że to są Białorusini i Ukraińcy, czyli szczególny kontekst historyczny i społeczny w danym momencie. W oparciu o tę konferencję zostanie przygotowana duża publikacja. Wnioski i publikacje zostaną przekazane różnym podmiotom, ale przede wszystkim ministrowi Wieczorkowi, który jest ministrem nauki i szkolnictwa wyższego i finansuje tę konferencję. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie.